Słuchajcie uważnie. Musicie to pamiętać i powtórzyć, gdy mnie zabraknie. Na początku całe życie pochodziło od Wszechmatki. Ludzie, maszyny i potwory. Siema, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Guma. Witam was w kolejnym odcinku z gry Horizon Zero Dawn. I teraz idziemy na ceremonię błogosławieństwa. Uwielbiam. Nie wiem, dobrze idę? Dobrze, dobrze idę. Tutaj, dobra. Zobaczyć coś nowego. Za dużo miłości. Błogosławieństwo się zacznie, gdy zbiorą się kandydaci. A, pomów. Z kimś tu miałem, mogłem panu pomówić. Gdzie mam to iść? Tu gdzieś. A, jest. Dobra. Zajmij swoje miejsce. Modlitewny lampion jest twój. Zrobiłem go dla ciebie. Bluźnierstwo. Siostry. Kandydaci, przed każdym z was postawiliśmy lampę. Dzieło waszej matki. Na jej cześć zapalcie płomień. Aha, za Rosta, za matkę, za mnie. Może za mą. Pamięci mojej matki, której imię znałabym, gdyby mnie nie porzuciła. Wszechmatko, usłysz nasze prośby. Czym jest dziecko, jeśli nie łzą pełnej nadziei matki? Gorejącym płomieniem, co rwie przez stworza, niczym wiosenny wiatr. Żeglujący pośród chmur, wypełniający płuca, aby każdy z nas stał się owielkiego łańcucha miłości. Nie, to się w ogóle nie umywa. Okej. I teraz mam wejść do łoży łowców, pomów z Olinem. Aha. A gdzie jest ten Olin cały? Pomów z Olinem, to on tutaj gdzieś jest. Wszyscy koniecznie co roku powtarzają, że poprzedni festiwal był lepszy. A tu jest, dobra. Cześć, Olin. Znasz moje imię? A, Erend wygadał. Czemu wcześniej zachowywałeś się tak dziwnie? To przez ten festiwal. Naprawdę nienawidzę tłumów. Może udam się do... Nie unikaj odpowiedzi. Dobrze, tylko spokojnie. Nie mam nic do ukrycia. Skąd wziąłeś fokusa? Nigdy nie widziałam nikogo z fokusem. Powiedz, gdzie go znalazłeś. W ruinach, na północ od Włości. Tak nazywamy Krajoseram. Tam metal biegnie głęboko. Stalowe giganty na wpół zakopane w piachu. Zapomniane jaskinie wykopane w skałach przez przedwiecznych. Podoba ci się? Ja znalazłam swój w jaskini takiej jak twoja. W ruinach przedwiecznych. Jeśli kopałaś sama, wiesz tyle co ja. W ruinach znajdziesz odpowiedzi. A nie tu. Już byłem w ruinach. Twój fokus miał awarię. Jak rozmawialiśmy, skrzywiłeś się. Zupełnie jakbyś cierpiał. Albo się bał. Czy fokus coś ci pokazał? Niczego mi nie pokazał. Mówiłem. To kolejna awaria. Wciąż się zdarzają. Mi się nigdy to nie przytrafiło. Mój nigdy nie szwankował. A mam go od dziecka.
To twój jest w lepszym stanie. Tutaj pewnie wręcz roi się od reliktów. Bo widzę, że wy, Nora, boicie się kopać w ruinach. Bo myślą, że ruiny są przeklęte. Ale ja tak nie uważam. Jeśli Nora myślą, że wiedza to przekleństwo, trudno. Kim jesteś? Co tu robisz, Olinie? Na ziemiach Nora. Erend potrzebował zwiadowcy w drużynie i kompana do kieliszka. Tyle. Kogoś, kto nie pozwoli nikomu się zgubić. Kiedy to się skończy, wracam do wykopalisk. Mam zamiar znaleźć kilka zakopanych cacek na sprzedaż. Jesteś odkrywcą? Tylko kolejnym pionierem. Trzeba zapracować na okruchy. Ja to po prostu robię w służbie dworu króla. I tyle. Okej, spodziewałam się po tobie więcej. Nie rozumiem. Przecież mamy takie same urządzenia, a mimo to nie chcesz rozmawiać. Mam już tylu przyjaciół, ilu trzeba, dziewucho. Nie szukam kłopotów. Przywykłam do odrzucenia przez plemię. Myślałam, że jesteś inny. Ja bierz tego do siebie. Głowa do góry. Powinnaś... Spróbuj się dziś rozerwać. Jutro wielki dzień. Warto sprawić, aby każdy był taki. Okej, okay, dobra, pogadaliśmy. A to jest wyczyn. Teraz wejdź do tej loży łowców. Dobra, to idziemy tam. Dajmy im szansę. Za czasów mojej matki próba była bardziej. Budzi wspomnienia. Bez matka sód. O. Co powiedziałeś? Znajdź se wyro, wyrzutkuj śnij o wygranej próbie. Nic więcej ci się nie uda. O, dom sypialny? Z tobą na straży? Pomyślałam, że to latryna. Ty, to ja obecność to... Patrzcie, patrzcie! Kto tu przyszedł prosto z dziczy? Wyrzutek bez matki! Widzę, że ciągle jeszcze masz bliznę po moim kamieniu. Radosne wspomnienie. O, ten! Czasem niezły z ciebie dupek, Bast. Daj na luz! Co kamieniem rzucił? Okej, okay, to teraz mamy co? Idziemy z nim gadać, nie? Nie znałaś słów błogosławieństwa, co? Ale i tak nikt nie wysłucha twój... O, nawet próbujesz ubierać się jak jedna z Nora. I tak nikt się nie nabierze. A więc tak to teraz z tobą będzie. Tak będziesz tu miała z każdym, dzikusko. Pochodzisz z dziczy, nie z serca matki. I na pewno nie powinno cię być na próbie. Zamierzam zwyciężyć, współczuję ci, boisz się. O, boisz się. Czujesz to. Wiesz już, że przegrasz. Ha! Całe życie ćwiczyłem na próbę. Nie boję się ciebie. Niczego się nie boję. Tak. Siła jest cicha. Ty nie. Dobrze pamiętam, jak zrobiłem ci tę bliznę. Uwielbiam to wspomnienie. No, kiedy wytrąciłam ci z ręki kamień, miałeś naprawdę zabawną minę. Ale zakładam, że tę część historii akurat omijasz. Naznaczyłem cię wtedy piętnem hańby. Tamtego dnia poczułam się silniejsza. Poczekaj. Sam zobaczysz. Haha, jasne. To już nudne. Bast musi iść spać i basta. To ty się jutro nieźle zdziwisz, wyrzutku. Nie ja. Zamkniesz się w końcu? Bo to by mnie zdziwiło. Dobra. Idź spać, pomów z Walą. Pomów z Walą. Która to jest ta Wala? A jest Wala. Dobra robota z Bastem. To powinno go uciszyć. No, przynajmniej do rana. Chyba się nie znamy. Jestem Aloy. O, wiem, kim jesteś. Zawody, no jasne. Pozostali ukończą próbę. Większość z nich. Ale wygrać? To sprawa między Bastem, tobą i mną. Vala. Miło cię poznać, Valo. Masz rację. Zamierzam jutro wygrać. Nigdy nie świętuj zwycięstwa, zanim je zdobędziesz, mała. Matka tak mnie uczyła. Teraz, jeśli pozwolisz, pójdę się trochę przespać. Planuję porządnie wypocząć, zanim cię jutro wdepczę w ziemię. Twoja prycza jest tam. Dobrze. Dzięki.
Dobra, to tu mamy, nie? Śpi. Twój pierwszy dzień w sercu matki. Co myślisz? Nigdy nie spałaś w dormitorium Nora. Zero prywatności. Nieźle, za miękkie. Ma swój urok. Przytulnie, jak cię tu zechcą. W tym problem. Znajdziesz sobie miejsce, jak ja. Idź pośpi. Ukończono główną misję Serce Matki, dobra. No i cień próby. W gotowości! Co sprawi, że się stąd wyniesiesz? Szufacz! Zamieć śliczne. Dobrano 10... O! A co to? O. Zabili mnie? Chyba tak. Przynajmniej wciąż są zaskoczeni. A. Trofeum strzaskane, wyrzutku. Przyda ci się nowe. Ale gdzie te nowe mam wziąć, ten zdobyć? A tu. Muszę nadgonić. Teraz wolno i ostrożnie. Musicie tylko ukończyć. Mamy jednego mniej. Wyrzutek dołączy? Była za mną! Wyglądała na mocno. No idę. Jesteś ostatnia. Równie dobrze możesz sobie iść. Bast wygra, albo Vala, ale zostaniesz wojowniczką, jeśli nie odpadniesz.
Hej tam! To stary szlak! Dwoje zginęło tam rok temu! Rozpada się! Lepiej skończyć ostatnia niż martwa! Na wszechmatkę! Oszalała! Przecież ona tam zginie! Będzie coraz trudniej! Tylko wariat by tam szedł! Dosyć tego. Teraz naprzód. Nie dobra. Ruszaj się. Odwróć się. Kto prowadzi? Nie widzę! Nie warto! Biegniemy tędy, ty z tym stasz. No już dalej! Szybciej, przestań się wlec! Muszę się postarać! Wyrzutek! W starym szlaku? Zwariowała? Dobrze, dogonię ich. Patrz! Wyrzutek ich dogania! No, nie tu, tu! Łaź! No kurwa, łaź! To nie będzie łatwe. Aj, kurde, nie... Nie tak, no. Zginąłem, no ja dziękuję znowu. Od nowa? Od nowa pewnie. No dobra, pośpiesz się, tak trzymaj. No, ja... biegnij, biegnij, biegnij. No nie, no znowu źle poszedłem, no ja dziękuję, spadłem. Aj. A, od nowa, ja dziękuję, oj znowu, no. Ja dziękuję, no. Trzymaj! Szykowałam się na to całe życie. Oni mieli plemię, ale ja miałam dzicz. No dalej. Bądź doskonała! Bądź doskonała! Do góry, właź, właź! Ale i dalej dasz radę! Dobra. Nie mogę teraz dać się pokonać! No dalej dasz ja, radę! No i ja dziękuję! Jak mogę... Ale kurde... No nie, no od nowa tu. No dobra, pośpiesz się, tak trzymaj! Plemię, ale ja miałam dzicz.
ciągnął dalej. Bądź doskonała! Bądź doskonała! Dobra, tędy. Dalej, no dalej, dasz radę. Nie mogę teraz dać się pokonać. No nie, no kurde! Przecież byłem... Nie mogę teraz dać się pokonać. No dalej, no dalej, dasz radę. No, w końcu. O, wygrała. No. Nie wygrała. Wyrzutek, oszust. Wyrzutek? Zwycięzcą? Nigdy! Bo jest już wojowniczką. Udało ci się. Jak wy wszyscy, kiedy złożycie swe trofea na ołtarzu. Ale to Aloy, niegdyś wyrzutek. Teraz wojowniczka wygrała próbę. O! Ktoś ich zaatakował. Aloy! Idź! Zatrzymać ich, zanim dotrze tu reszta! Nie możemy zostać! Tu jest wyjście. Ale oni wciąż strzelają. Nie mogą strzelać, jeśli nie żyją. Zajmij ich. Ja znajdę dobry kąt. Bast! Bast! Idziesz? No pewnie. Dalej. Już! Okej, okay, teraz mamy... musimy się z nimi rozprawić. Trój podczas próby, dobra, trofeum. Jest za dużo! Nie pokonamy ich! Jeden zabity, dobra. Nie damy im rady! Wszechmatko, ratuj! Dobra, powie... No... Nie... Biegnij do niego i bieg go! Zabić ich! Są za silni! Nie powstrzymamy ich! Gdzie oni są jeszcze? A tu! Dobra. Załatwiony, a jeszcze... Gdzie? Szybko! Biegiem do ślizganki! A, jeszcze jest! Jeszcze ich jest, kurde! Zabić wszystkich! Żadnych świadków! Mają zginąć! Osiągnąłem to poziom 7. Kolejni! Coraz ich więcej! Nie uciekaj! Ilu ich tam jest? Dobra, załatwiony.
Dobra, jeden strzał po gościu. Już nadchodzą. Dobra. Zabiją mnie, muszę się schować gdzieś. Zabić ich! Wracamy tam i walczymy! Śmierć na jeźdźcą! Są za silni! Nie powstrzymamy ich! O! Śmierć bluźniercom! Jest ich za dużo! Nie pokonamy ich! Dobra, dostał. Nie przeżyjesz tego. O. Nie uciekniesz tego. Aj, kurde. Dobra, uciekł ten. A nie, jeszcze ich jest. Myślałem, że się wycyfowują. Teraz, w dół, póki mamy szansę. O! Wracaj! O, zabili Vala. O, Basa też. Ruda musi umrzeć. Wszyscy naprzód! O kurde. Ile tu będzie jeszcze? Dobra. Dobra, wziąłem ten regeneracyjny. O, i teraz ja mam ten. O, amunicji brak. Myślałem, że to jest bez limitu. Próbuj zwiać! Szczęście! Dobra, załatwiony. Obszukaj. To może być pomocne. Odszukaj do wrogiego dowódcy, dobra, ale to...
O, ma fokusa też. O, kto idzie z tyłu. O, zabije ją? Zwróć swą twarz ku słońcu, dziecko. O, rost jest. O, zabił go. Spalcie to i do roboty. Wedle rozkazu. Szkoda tego Rosta, że go zabili. Aloy! Aloy! A nie, żyje! Przeżyj! A teraz już na pewno zginął. Ktoś ją znalazł. Ona umiera! A, ta Tirsa. Zabrać ją, to bluźnierstwo. Powinna być przy matce. Dobra. Ukończono główną misję, próba. Ale czemu nikogo tu punkt nie ma? Umiejętności. Gdzie i jestem? Punkty doświadczenia. Łono góry. Naciśnij, aby otworzyć misję. Ten. Poszukaj swojego fokusa. Aha.
Tu coś jest. Moje ubrania. Dobrze. Ale gdzie jest Fokus? Tutaj jest. Co? Jestem wewnątrz Świętej Góry? Ale tylko matrony mogą tu wchodzić. Okej, teraz poszukaj swojego sprzętu. Nie widzę tu mojego łuku. Ani tego uszkodzonego Fokusa, który zabrałam temu zabójcy. Gdzie one są? Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu ich nie znajdę. Odbieram jakiś sygnał. Wygląda jak te ruiny. Drzwi bunkra. A tu coś mamy jeszcze. Miejsce nie zbudam. Razem z resztą moich rzeczy. O, sprzęt jest. Wstrzymać pracę i udać się do punktu dowodzenia. Unikać kontaktu z dzikusami Nora. W razie czego zlikwidować świadków. Załączam obraz celu. Bez odbioru. Obraz celu? Nie jestem jak inni, Nora. Zobaczyli mnie przez Fokus Olina. Jak to możliwe? Tylko szybko. Wchodzę tam. Trwa identiskan. Musicie przestać słuchać Teda i zacząć słuchać mnie. Skąd to się wzięło? Jak? DNA. Ścigają mnie, bo wyglądam jak ona. Aloy, nie śpisz już? Ile czasu minęło? Szybko, chodź za mną. Dokąd? W miejsce twoich narodzin. Okej, dobra, teraz... Chcesz powiedzieć, że urodziłam się tutaj, wewnątrz góry? Sama zobaczysz. Idź za Tersą, dobra. Gdzie ona poszła tutaj? Czemu mnie tu sprowadziłaś? Myślałam, że umierasz, a śmierć u boku matki jest święta. Tu mamy drzwi bunkra jakieś. Jest to moja matka? Będę mogła ją poznać? To skomplikowane. Proszę, chodź ze mną. To idę. A tu jest zamknięte. Pomów z Tersą. Czy moja matka wygląda jak ja, ale z krótkimi włosami? To raczej niemożliwe.
Nie zrodziła cię kobieta, Aloy. Góra jest twoją matką. Ja... Co? O czym ty mówisz? Chodź. Co to za miejsce? Komnata, gdzie Wszechmatka zgładziła metalowego diabła i wydała cię na świat. Aloy, ta masakra po próbie była tylko początkiem. Drużyna wysłana za zabójcami została całkowicie wybita. Ale co to ma wspólnego z moim urodzeniem? Mam nadzieję, że wszystko. Tu cię znalazłyśmy. Usłyszałyśmy płacz, poszłyśmy, a ty tam byłaś. Tak, sobie leżałam? Tak. Chcesz powiedzieć, że jestem z Zawrót? Do tej pory tak właśnie uważałam, że pochodzisz z wnętrza góry, że jesteś darem naszej Wszechmatki. Ale inne matrony, w tym Lansra, obawiały się, że zrodziło cię zło, że jesteś przekleństwem. Ale to nie jest bogini. Aloy! To wrota. Tam są ludzie? Moja matka. Trwa identyskan. To głos bogini. Boże, nie jestem ta kobieta. Błąd. Rejestr alfa uszkodzony. Tożsamość niepotwierdzona. Odmowa wstępu. Nie, nie. Proszę. Jakby cię znała. Nie słuchałaś? Nie rozpoznało mnie. To przez to skażenie. Tak właśnie powiedziała. Z pewnością jak oczyścisz skażenie, to Wszechmatka cię rozpozna. A jak mam to zrobić? Ponoć miałaś wizję. Kobiety o krótkich włosach. Tak. Zabójcy przyszli po mnie, bo wyglądam jak ona. Oni są zbyt potężni. Nie ma jakiejś innej drogi? Olin. Był jednym z obcych. W noc przed próbą. Zabójcy widzieli mnie jego oczami. Jest w południku. Więc musisz opuścić świętą ziemię. Zawsze byłam wyrzutkiem. Banitką też mogę być. Jest inna droga. Chodź. Wszystko będzie dobrze. Aha, dobra. Mówiłaś, że plemię jest na skraju wyginięcia. Co się stało? Po masakrze podczas próby za zabójcami wysłano wojowników. Wróciła mniej niż połowa. A, mam umiejętności do rozdania. To co wezmę, tak. To co wezmę, zbieraczka okruchów. Trafienia krytyczne zadają większe obrażenia, to bym sobie rozwinął. Ubiory, tu mamy...
surowce, a to... Dobra. Jak to? Wojownicy zostali pokonani? Zabójcy nie walczą sami. W jakiś sposób władają maszynami, wypaczają je, doprowadzają je do szaleństwa. Więc zabójcy uciekli? Tak. A teraz jedyny plan, na jaki godzą się moje siostry Matrony, to śpiewanie pieśni pokutnej i błaganie Wszechmatki o litość. Tak jakby nie chciała, żebyśmy same sobie pomogły. To jaki jest plan? To był mój plan. Pokazać ci miejsce twoich narodzin i pozwolić ci wypełnić przeznaczenie, które wyznaczyła ci Wszechmatka. Czekają na nas pozostałe arcymatrony. Ja będę rozmawiać. Dobra, jesteśmy. Gotowe? Tak, widziałam. Siostry, bogini przemówiła do Aloy. Chce, by wyleczyła skażenie. Ha! Ale jak ona to zrobi? Musi się udać poza naszą świętą ziemię. Poszukująca? Jak bogini przemówiła, tak musi być. To coś ma być poszukującą? Siostro! Choć raz, Lansro! Bądź z nami! To będzie wasz grzech, nie mój! Poślijcie ją i niech już nigdy tu nie wraca! Aloy, świętą łaską bogini, namaszczamy cię na poszukującą z plemienia Nora. Żadna trudność nie zatrzyma twej świętej misji. Niech Wszechmatka cię chroni i wspiera. Bądź wierna. Przygotuję się do pieśni. W tobie nasza nadzieja. Kim jest poszukująca? To ty, a oto twój znak. W trudnym czasie arcymatrony namaszczają poszukującą, wojowniczkę, którą wysyłają z ważną misją. Gdziekolwiek ją to może zaprowadzić. Nawet poza granice świętej ziemi? Tak. A wrócić możesz, gdy osiągniesz cel, lub kiedy zajdzie potrzeba. Mogę pójść, gdzie chcę? Więc mogę pójść, gdzie zechcę. Bez ograniczeń. Nawet w zakazane miejsca, jak nieczyste ziemie poza wzrokiem Wszechmatki. Bądź ruiny świata metalu. Aha. Skażone ziemie. Ziemie poza terytorium Nora są nieczyste. To oczywiste. Nasza ziemia jest święta. Żyjemy u boku bogini, Wszechmatki, źródła wszelkiego życia. Poza jej wzrokiem rozciąga się ziemia upadła, duchowo spaczona. Dlatego prawo Nora zabrania odchodzić. Ale nasze błogosławieństwo cię ochroni. A były inne poszukujące? Były, ale bardzo rzadko. I po większości z nich zaginął wszelki słuch. Rost był jednym z nich? Nie. Nie poszukującym. Nie mówisz mi wszystkiego. Jeszcze nie czas, Aloy. Może kiedy indziej. Dobra, świat metalu. Dlaczego ruiny świata metalu są zakazane? To są przeklęte miejsca. Mroczne i złe. Jak serca dzieci metalu. Gdy postanowiły zabić Wszechmatkę, ta zburzyła ich miasta. Ale to nie wystarczyło. Ich mściwość wciąż nawiedza te ruiny. Gotowa pochwycić głupców, którzy się tam zapuszczą. Ale byłam w ruinach. Jest tam jak we wnętrzu Wszechmatki. To niemożliwe. A jednak... To jest dla mnie wręcz nie do pojęcia. Ufam, że ty odkryjesz prawdę.
Czy mogę jakoś pomóc? Zabójcy. Wspomniałeś, że Nora wysłali za zabójcami wojowników. Tak. Zostali wybici w zasadzce. Niewielu uszło z życiem. A większość jest ranna. Dokąd udali się zabójcy? Spytaj Varla, jednego z wojowników przy bramach obręczy. On przeżył zasadzkę. Może ci pomóc. Dobra, spytamy. Czy mogę jeszcze jakoś pomóc? Tylu ucierpiało. Mogę jakoś pomóc? Najważniejsze, abyś wypełniła zadanie, które powierzyła ci Wszechmatka. Ale ja jeszcze nie wiem, co to za zadanie. Odkryjesz to. Jeśli jednak czujesz, że twoim przeznaczeniem jest pomóc plemieniu, to uczyń to. Na pewno znajdziesz w obręczy wiele osób w potrzebie. Dobra, Rost. A co stało się z Rostem? Obawiam się, że niewiele zostało. Ale szczątki pochowałyśmy w miejscu, gdzie cię wychował. Z kwiatami na grobie. Dziękuję. Dobra, powinnam iść. Powinnam już iść. Najpierw powinnaś ruszyć do bram obręczy. Pomów z Varlem. On wskaże ci drogę do południka. Jeśli ktoś z Nora ci zaszkodzi, powiedz, że jesteś poszukującą. Dobrze. Dziękuję, Tirso. Za wszystko. Niech Wszechmatka cię chroni i macie w opiece. Okej, dobra. Jeni Nora. Wkrótce pomów zaczynamy. Z Rashem, nowym dowódcą. Będziemy błagać o przebaczenie za grzechy, co sprowadziły biedę na nasz lud. Być może nie zasłużyliśmy. Gdy usłyszymy głos naszych matron, dołączmy do nich. Dlatego się wyleczyła. Musimy zaśpiewać piosenkę idealnie. Uratowała wielu z nas. Plemię ma z niej pożytek. Żadnych błędów. Na pewien czas zmyję zapachy. Coś mam, o. Czego nie weźmie tego? Dobra, zbiała. Jeśli zaśpiewamy słodko pieśń, bogini z pewnością się zlituje. Strażnica matki tu mamy. Tu mamy jakąś skrzynię. Weźmiemy. Aloy! Już idę, idę, nie. Co za szczęście! Ty żyjesz! Dobra. Pozbieramy tych te kwiaty, które leczenie mi dają. Dobra. Gdzie on jest? Tam gdzieś, dobra. Jak dobrze, że jesteś cała. Ale on tam do góry jest, dobra. Ignoruj ją. Mów dalej. Podobno w obręczy szaleje demon, potwór z ciemnego metalu, który zatruwa... Chcę przejść przez bramę. A od kiedy to mają mnie obchodzić potrzeby wyrzutków? Odkąd zostałam poszukującą. A teraz otwieraj bramę. Ty? Poszukującą? Czy Tirsa i Jezza oszalały? Nie dość, że dały ci stanąć do próby, to jeszcze niańczą cię we wnętrzu świętej góry? Nic dziwnego, że ciąży nad nami klątwa, a dzieci chowamy pod kamieniami. Znieważasz umarłych, jesteś nikim, zważ na swoje słowa. A gdzie ty byłeś, kiedy te dzieci były wyrzynane? Kiedy wojownicy ginęli? Pilnowałeś brameczki? Jestem dowódcą Nora, a to jest strażnica matki. Zostałam mianowana poszukującą przez arcymatrony, więc rób co mówię i otwórz bramę, albo załatwimy to inaczej.
Im szybciej stąd znikniesz, tym lepiej. Dobra, otworzy. Co to było? Czujka. Piłoząb? A nie, jakieś coś innego. Demo! Idź na alarm! Na boginie, co on z nimi robi? Przejmuję kontrolę. Przykować się! Coś ty na nas sprowadziła, przeklęta sieroto! Zabić je! Zabić wszystkie! Oho, będziemy mieć walkę z tym. Dziś walczymy z klątwą! Z demonem! Przechadko, daj nam moc! Już niedługo. Zajmijcie pozycję. Zaczyna się. Do ataku! Uwaga na bieguny! Oszalały! Najpierw zabiję te bieguny. Dobra. Dobra. Tam ma. Aj! O, o, ale my teraz... Aj! Tak jest! Dobra, załatwiłam go. Może kontrolować inne. Jak to zrobiłeś? Pokaż. Zmuszasz je do posłuchu. Ale jak? To... Tu ma jakiś ten... Robisz to ty. To... łączy się z moim fokusem. Mogę tego użyć? Warto spróbować. Owinę to drutem. Powinno trzymać. Trzeba przetestować. Aloy, jak to zrobiłaś? Teb, co ty tu robisz? Jesteś przecież szwaczem. Przybyłem bronić strażnicy matki. Ale w życiu nie spodziewałem się czegoś takiego. Zabiłaś demona. Wyciągnęłaś bebechy z jego zwłok. Wiem, jak kontroluję maszyny. Chyba to rozgryzłam. Ale muszę to jeszcze sprawdzić. Słyszałem, że podobno na drodze do Bram Obręczy jest pełno biegunów. Właśnie. I tak wybieram się w stronę Bram. Pogadam z Warlem. Wiedziałem, że jesteś inna, Aloy, ale... Ale co? Zesłała cię Wszechmatka. Nieważne, co mówi Resz. Dziękuję, Teb. Ale muszę iść. Wiem o tym.
Będę się modlił. Dobra, mamy ukończoną główną misję, łono góry. Naprawić mi tę bramę, natychmiast! Możecie ją choćby obwiązać bandażem, ma być zrobione! Dostępne dominacje PS i jakieś. Mamy śmigacz, wielkogłuk, czujka, biegun, żyraf. Aha. Patrzcie na to. Wypróbuj urządzenie do dominacji na jakiejś maszynie. Aha. Zdominuj bieguna. To tutaj tyle. Muszę wypróbować to urządzenie. Przekonać się, co robi. A tu mamy kupca, ale tu wezmę sobie szybki zapis. I to mamy tak, umiejętności mamy do rozdania. Cichy zeskok. Możliwość używania broni strzeleckich podczas balansowania na linie. Naciśnij R1, by wykonać cichy zeskok i eliminację małych maszyn. Aha. Szybszy ruch przy posługiwaniu się ciężką bronią. Słabe ataki. Mam modyfikację jakoś nową. Porażenie. Pułapki wywary. Łapka porażająca i tu mamy notes. I ten przybyło, ta o. Skaziciel. Podatność na ogień. Aha, dobra. Tutaj zakończymy ten odcinek z gry Horizon Zero Dawn. Zapraszam na kolejne odcinki na kanale Guma Play The Game. Siema i na razie.